w sprawie przejrzystości, w sprawie podniesienia standardów demokratycznych. Zacznę sam od siebie. Zaraz po wyborze na stanowisko prezydenta, jeśli taka wola będzie wolą mieszkańców miasta. Ale chodzi także o decentralizacyjną formułę zarządzania miasta, a nade wszystko o to, by wydobyć z tej wspaniałej wspólnoty, bo to jest pierwsze doświadczenie wszystkich, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, że Wrocław jest serdeczną wspólnotą, że ludzie są dla siebie dobrzy, że rozmawiają bez uprzedzeń. Dziś bardzo wielu utalentowanych mieszkańców naszego miasta jest lekceważona przez władzę publiczną na poziomie lokalnym. Ich potencjał jest niewykorzystywany. Musimy wydobyć energię ze wszystkich. Nie będę samotnie sprawował władzy. To będzie władza sprawowana wspólnotowo, wyciągająca pełnię energii z obywateli, mieszkańców, grup społecznych Wrocławia.